Dzień dobry! Dzisiaj Ci pokażę, w jaki sposób rozmnażam lawendy przez pędy zielne. To są sadzonki ubiegłoroczne, wykonane właśnie tą metodą. Potrzebujemy mieszankę torfu zasadowego i piasku, no i pędy pobrane z rośliny matecznej. Takie pędy nie mogą być zdrewniałe, ani zbyt miękkie. Jeżeli będą za miękkie, to one będą nam gniły. I obrywamy liście, ucinamy w stożek wzrostu, maczamy w ukorzeniaczu i wtykamy to do wcześniej zwilżonej ziemi, w doniczce. I takie pędy, one właśnie nie mogą być za twarde ani za miękkie. To też kwestia wprawy. Ja wielokrotnie próbowałam ukorzeniać, popełniłam wiele błędów, wiele się nauczyłam. No wiem, że tutaj akurat z tej sadzonki małe szanse, że coś z tego będzie, ale zobaczymy, przetestujemy. Nic nie tracę. Jak się nie próbuje, to się nie zyskuje. I ten, widać, pęd jest idealny. Jest sztywny, już prawie zdrewniały, ale też nie do końca. Łatwo się wbija w ziemię. Wtykając takie gałązki pędy, musimy uważać na to, żeby liście się ze sobą nie stykały. Tutaj widzimy, że się rozgałęzia, czyli dlatego ucinamy w stożek wzrostu, żeby roślina się rozkrzewiała na boki, a nie rosła do góry. Tutaj jest spore też ryzyko, że nam się nie przyjmą, ale to Wam później pokażę. No i ten stożek wzrostu ucinamy, ukorzeniacz, to jest bardzo ważna sprawa. I taką doniczkę trzymamy w ciepłym miejscu. Jeżeli mamy taki pęd, o właśnie zdrewniały, to nacinamy trochę korę, wrzucamy to w ukorzeniacz i w doniczkę. I taką doniczkę z roślinami powinniśmy trzymać w tunelu, możemy to przykryć folią, folię, którą nakuwamy. A to sadzonki z poprzedniego roku. No i to, co muszę teraz zrobić, to je przyciąć tak, żeby się zagęszczały. O, i ta sadzonka się nadaje do ukorzenienia. Ona nie jest za miękka, ani za twarda, będzie super. I tak na spokojnie sobie przycinam, niech ona się rozkrzewia. Jak będzie wystarczająco dużo, to ją wsadzę w grunt. A na razie utrzymuję ją w doniczkach. Trzymam to w ciepłym miejscu, nie za wilgotnym, żeby mi tutaj nie wchodziły różne choroby grzybowe. Powinien być dobry przewiew, ale jeżeli ukorzeniamy młode sadzonki, no to musi ziemia być ciepła, bo to stymuluje pęd do wpuszczania korzeni. I tutaj sobie przycinam stożki wzrostu, roślina się rozkrzewi na boki. Myślę, że w tym roku już będzie ładnie. No i nawóz, daję nawóz. Ziemia musi być zasadowa, ale nie przelana i nie za dużo nawozu. To są sadzonki wykonane na początku sezonu, gdy przycinałam lawendę w ogrodzie, którym się opiekuję. Tutaj widać, że część mi nie wyszło. Cięcie było z początkiem wiosny, dlatego że pędy były na tyle cienkie i delikatne, że gdy lawenda kwitnie teraz, to ona by nie była w stanie utrzymać tych kwiatów. A to są sadzonki z nasion. Udało mi się wyhodować lawendę z nasion. Trochę mi tutaj wyszło, myślę, że całkiem nieźle to wyszło. Tam gdzieś stipa w tle, moja ulubiona trawa ozdobna. Więc to też jest dobra metoda na rozmnażanie lawendy, wysiew nasion. Dziękuję za uwagę. Jeżeli masz pytania, to czekam na komentarz. Pozdrawiam!